Cześć, nazywam się Mariusz Pudzianowski lub jak kto woli Pudzian. Zapraszam do programu MTV Clips, a teraz zapraszam w moje skromne progi. Tutaj, tak jak widać, jest moja sypialnia, gdzie tak naprawdę za dużo czasu nie spędzam, bo większość czasu to spędzam na wyjazdach. I troszeczkę się tego wszystkiego nazbierało. Zawsze do sypialni, kiedy przyjeżdżam z zawodów, stawiam jakiś puchar. Jest ich troszeczkę tutaj. Tutaj są akurat za pojedynek gigantów, jedna z większych imprez w Polsce. Puchar świata. To jeszcze nie wszystko, a resztę pucharów pokażę Wam później. A tu jest miejsce, gdzie tak naprawdę spędzam najwięcej czasu od 19 lat. Jest to taka moja mała siłownia zrobiona 6 lat temu, gdzie się przeprowadziłem tutaj od rodziców, uciekłem już jak ja to mówię na swoje, żeby jak najszybciej troszeczkę usamodzielnić się już. Ta sztanga pamięta jeszcze mojego ojca, czyli tak naprawdę starsza jest jeszcze ode mnie. Każdy młody chłopak zazwyczaj chce szybko zrobić efekty, ale to tak się nie da. Moje szybkie efekty to tylko 19 lat lekkiej i ciężkiej pracy, w cudzysłowie powiedziane, bo kosztuje mnie to 3-4 godzinki dziennie. To akurat jest takie obciążenie delikatne na rozgrzewkę, to ma tylko 100 kg, więc można się delikatnie dobrze rozgrzać, a zazwyczaj klatkę kończę na gdzieś tak 200-220 w seriach. Tak jak widać, w lewym rogu za moimi plecami są trzy puchary za Mistrzostwa Świata. Są to jedne z cenniejszych moich nagród, bo kosztowały mnie sporo pracy. Ale to jeszcze nie koniec, więc przede mną jeszcze 3-4 lata startu, więc nazbiera się tego wszystkiego trochę. Wszystkie puchary nie da się pomieścić w jednym pomieszczeniu, ale powojuję jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę skolekcjonuję tych swoich małych zabawek. A tu jest moja mała kuchnia, gdzie czasami jak mam wolną chwilę, coś sobie pogotuję, a że preferuję polską kuchnię i nie lubię restauracji, więc sam sobie gotuję. Z polskiej kuchni co najlepiej lubię, no to bigos, schabowy, ziemniaki i troszeczkę mizerii. Że akurat teraz za dużo w domu nie przebywam tutaj, więc w mojej lodówce, tak jak widać, można dopatrzyć się chyba, ale tylko dobrego światła, kilku napoi, kawałek kiełbasy, bo nic innego dzisiaj nie zdążyłem sobie kupić na śniadanie. Jak na razie żadnej diety nie stosuję, jem wszystko na co mam ochotę, kiedy chcę i jak chcę. Każdy myśli, że jak już trenuję sporty siłowe, siłownia, to musi być zawsze dieta. Ja akurat nie jestem kulturystą, tylko zajmuję się sportami siłowymi, więc jem wszystko na co mam ochotę. Dodaję czasami troszeczkę jakichś witamin, tak jak widać, troszeczkę odżywek sobie muszę dołożyć 3-4 razy dziennie. Normalne, konkretne obiady, czyli zupa, drugie danie, sporo mięsa, z 20-30 deko mięsa i później jeszcze troszeczkę koktajlów energetycznych, więc jak chcą wszyscy wiedzieć, nie mam żadnej diety, nigdy nie robię i jak widać, brzuch mi jeszcze nie urósł. A tu jest moja łazienka, tak jak widać, niebieska, dlatego że troszeczkę lubię kolor niebieski i wszystko sobie zrobiłem pod kolorem niebieskim. Zbyt dużo czasu nie spędzam, przed lustrem za dużo też nie stoję, tak jak widać. Facet może być troszeczkę deko ładniejszy od diabła i mu to wystarczy. Przede wszystkim tylko podstawa, prysznic po każdym treningu i to wszystko. A tutaj, tak jak widać, jest drugi mój malutki dom, nad którym pracuję już 2 lata. I jeszcze zostałem gdzieś tak 2 miesiące i się tam przeprowadzę. Ale tam nikogo nie wpuszcza, bo to jest moje prywatne miejsce. I nawet Wam tego nie pokażę. Może kiedyś, ale na pewno jeszcze nie teraz, następnym razem. To jest akurat moja jedna z lepiej ulubionych zabawek. Dosyć dużo nim jeżdżę sobie i czasami jak mam chwilę wolnego, jadę sobie w teren do lasu, żeby troszeczkę powariować. A to jest druga akurat moja taka zabawka, którą zimą sobie czasami jeżdżę. Co prawda hammer
Jest to ciężki, toporny samochód, ale na zimę, na szybką jazdę. Jeep jest dobry, dlatego że wyboje na naszych drogach, dziury, daje się nim szybko przelatywać. No i jeszcze tutaj takie mam dwie małe zabawki, jest to akurat, dlatego akurat mam sentyment, jest to mój pierwszy lepszy samochód, który sprawiłem sobie 4 lata temu. No i akurat do niego trochę taki mały sentyment, mam i go sobie tak trzymam. A ten ostatni akurat to jest to typowa szczeklizna, 520 koni, więc jest co troszeczkę poganiać i jest za to płacić. Rok temu o prawo jazdy przez niego nie straciłem. Za jednym zamachem dostałem 20 punktów. No i co bagatela niedużo, tylko maksymalny mandat jaki mógł być. Więc jeżeli mnie słyszy ten policjant, to go pozdrawiam. Następnym razem nie zatrzymam mu się. A tu jest, tak jak widać, moja fajna taka mała nagroda, którą dostałem rok temu za Mistrzostwo Polski od kamieniarzy ze Strzegomia i dziękuję im za to i pozdrawiam ich teraz, jak mnie słuchają. A na pewno stanie lada dzień przed samiutką bramą i jeszcze jedna taka sama na samym wjeździe i wszyscy będą wiedzieli przy okazji, że jak kula to związana z pudzianem będzie. A tutaj, tak jak widać, jest taka mała altanka, dobra na lato, żeby troszeczkę sobie pogiglować i poimprezować, jeżeli tylko czas będzie na to. Na pewno w tym roku się tutaj troszeczkę pobawię, bo ostatnimi czasy nie było nawet na to okazji. A w tym roku chyba będę chciał sobie troszeczkę zrobić przed mistrzostwami luzu, więc troszeczkę z chłopakami tu poimprezujemy i będzie wesoło, tylko ciekawe, czy sąsiad się nie wścieknie, bo ostatnimi czasy tego tutaj trochę krew zalewał, jak brat mi trochę to przeimprezował. Tu mam akurat swój taki malutki stawik. Co prawda musiałem go troszeczkę rozebrać, przerobić, bo źle go chłopaki trochę mi zrobili. W okresie letnim, jak jest gorąco, można wziąć się troszeczkę potopić. Co prawda nie jest to za duże, ale 2 metry głębokości jest, więc utopić się można już, więc takie upał i wolne chwile mam. Leżę sobie tutaj, materac mały, w wodzie się można popluskać. Jeszcze do tego by się przydały jakieś, jak to mówią, dwie syrenki. Dobrze, moi drodzy, teraz starczy tej zabawy, a ja biorę się teraz za robotę i do następnego razu.